skonfudujemy, jak to się pięknie po polsku mówi, słuchaczy i widzów. I co? I powiemy... Będzie głos za kadrą. Głos za kadrą, który niedługo się ujawni. O! Jak... Dzisiaj o czymś, o czym powinniśmy powiedzieć bardzo dawno temu. W pierwszym filmiku. W drugim filmiku. I ja od razu powiem, bo myślałem o tym całą drogę, pytanie egzaminacyjne, że Scrum oparty jest na... Na jakiego typu procesie? Na jakiego typu procesie oparty jest Scrum? Odpowiedź brzmi... Scrum jest oparty na procesie empiryczny. Tutaj sobie wszyscy odpowiedzą, a my dzisiaj o empiryzmie. No, okej. Okay. A to jest swoją drogą jest jedno z pytań, które się bardzo często pojawia, tak mi się wydaje. I tak w ogóle, jeżeli czytasz jakąkolwiek literaturę fachową, czytasz, nie wiem, posty na blogu, ewentualnie czytasz o jakichś narzędziach, to bardzo często jest napisane empiryzm, empirycznie, empiryczny proces, etc., etc. Tak? Jest to słowo odmieniane przez przypadki w każdym możliwym zakresie. Pytanie, co oznacza? Empiryzm? Można zastąpić słowem? Ja ci podpowiem. Okej, dobrze. To teraz przygotowuję się. Można zastąpić słowem? Doświadczanie? Doświadczanie, doświadczalny. Oparty o doświadczenia. Nie teoretyczny na pewno. O namacanie. Namacalność. To można się łączyć z empirycznością. Namacalność. To się wy. To, że Scrum jest procesem empirycznym, a tak naprawdę możemy powiedzieć o tym, że większość agile'owych pomysłów jest procesami empirycznymi, z jednej strony brzmi trochę jak puste hasło i coś, co uczymy się do egzaminu, a potem o tym zapominamy, ale też zapominamy o tym dlatego, że to jest oczywiste. Prawda. Bo w przypadku Scruma nie mamy ani planowania długoterminowego, ani nie skupiamy się na jakichś teoretycznych rozwiązaniach, nie budujemy nie wiadomo czego, tylko cały czas najlepiej jak najczęściej i najlepiej jak najbardziej regularnie wypuszczamy gotowy produkt, inkrement na rynek i patrzymy, co się dzieje. To, co powiedziałeś, bardzo mi się podoba, że my o tym nie pamiętamy, bo to się dzieje całusieńki czas, tak? My wykonujemy całusieńki czas prace związane z empiryzmem, ale nie zwracamy na to uwagi, dlatego że to jest jakby narzucone nam, tak? W sensie może nie tyle narzucone, co jest to częścią naszej pracy. Wpisane tak. W Scruma same z siebie. Najprostszy możliwy przykład, jaki możemy podać, to jest praca w dwutygodniowym sprincie. Przez dwa tygodnie realizujemy jakieś wymaganie. Zgodnie z definicją wymaganie powinno być potencjalnie wdrażalne. Potencjalnie wdrażalne to oznacza, że możemy go dotknąć, czyli możemy go wydeployować, jak to się pięknie mówi, czyli wystawić na środowisko produkcyjne, a nasz użytkownik może tego dotknąć, sprawdzić, jak to działa. To jest właśnie empiryzm. Tak, i z tego... W pigułce. Ten empiryzm później ładujemy do backlogu. Tak. I on tam znów jest w postaci wymagań, które spłynęły do nas, no nie z nikąd, ani nie z Google'a, jak ta nasza seria pytań z Google'a, ale po prostu od użytkownika, który ten nasz produkt gotowy już używa i ma do niego uwagi. I znów, to nie jest tak, że my sobie się zastanawiamy, co nasz klient może chcieć, albo co nasi klienci, co im by się przydało, tylko my to dokładnie wiemy, no bo oni już tego używają. Już dotknęli tego. Dokładnie tak. I wszystkie te rzeczy, którymi się zajmujemy i tak naprawdę wszystkie, zawsze jak mówimy o empiryzmie, to odwołujemy się też do tego podejścia inspect and adapt, czyli cztery razy co najmniej w trakcie sprintu na czterech różnych wydarzeniach, a tak naprawdę daily scrum jest codziennie, więc kilkanaście razy na sprint. Patrzymy na to, co się dzieje i na podstawie tego dokonujemy modyfikacji procesu scrumowego i dokonujemy modyfikacji sposobów, w jaki pracujemy. Więc znów, nie wydaje nam się, że jak zaczniemy robić inaczej, to będzie lepiej, tylko ewidentnie widzimy, że są jakieś obszary do poprawy albo widzimy, że jest jakiś sposób, w którym możemy pracować wydajnie. Nagadałeś się, ja to podsumuję, bo miało być krótko. Miała być tak zwana idealna definicja, więc jeszcze raz, empiryzm to doświadczanie. Empiryzm to doświadczanie. To, co powiedziałem, przykład najpiękniejszy, najbardziej namacalny, moglibyśmy ich mnożyć. Ale po co? Ten jest najłatwiejszy. Jeżeli chcemy szybki przykład z życia wzięty, ulubiony nasz przykład, jeżeli chodzi o samochody. Jeżeli zastanawiasz się raz zakupem samochodu, nie wybierzesz go w internecie. Pójdziesz do salonu, przejedziesz się jednym, drugim, trzecim modelem, wybierzesz ten, który jest dla ciebie najwłaściwszy. Dlaczego? Dlatego, bo doświadczyłeś, bo jest tyle zmiennych i tyle rzeczy może mieć wpływ na twoją decyzję, że nie jesteś tego w stanie zrobić zdalnie. Tyle. Podchodźcie do waszej sprawy, do waszych zadań empirycznie. To przynosi tylko sukcesy. Myślałem, że to ja wypiłem więcej kawy dzisiaj. Nie, ja jeszcze nic nie wypiłem dzisiaj.